Chciałbym Polacy zapytać bardziej takie może retoryczne zapytania, bo to nie wiktoryna jakaś odpowiedzi i nie program telewizyjny. Pytania odpowiedzi. Czy może chrześcijanin, no a ponieważ katolicy, prawosławni, grekokatolicy, oprócz Biblii mają jeszcze apokryfy i jeszcze swoje książki jakieś tam wymyślone, tylko imię. Mają jeszcze te książki, to oni też chrześcijanie, bo oni wierzą w Duch Święty, w Jezusa, Syna i Boga. Trinity. Można zaliczyć ich do chrześcijan. Albo ci, którzy ewangeliści, którzy przyjęli Jezusa, już świadomo, wyobraźcie sobie, czyli czy mogą wszyscy ci ludzie, chrześcijanie, być zdrajcami swojej ojczyzny, oszustami, szurniętymi pierdolniętymi, niedokulturowymi, brudno mówiący na słowa na K i reszta, czyli niedokulturowymi, niedorozwiniętymi w kulturze ludźmi. Prymitywnymi klancami i reszta brzydko mówiącymi jeden na drugiego, czyli wszystkie te cechy, które posiadają poganie. Czy można takich ludzi nazywać chrześcijanami? Czy oni nie paskudzą swoim tym takim zachowaniem krew Jezusa, oddanego za nasze wykupienie, żeby my poszli nie do czorta, nie do szatana smażyć się wiecznie, a tylko na niebo, bo żadnego czyszca nie istnieje. Czy? To bardziej pytanie retoryczne. Czy ci, którzy mają niedorozwinięte zachowania kulturowe, czy mają oni prawo nazywać się chrześcijanami i nieść jako duma tą nazwę, ten tytuł? Rzecz retoryczna. Żadnej odpowiedzi mnie nie potrzeba, bo ja to wiem, że nie. Ale co oni mogą zrobić ci, którzy nie zważają na to, co jakieś tam ja coś tam mówię retorycznie. Co oni to? Oni plują na wszystko to i kontynuują swoje takie pierdolnięte, niedorozwinięte zachowanie życiowe, swój charakter i resztę, co paskudzi krew świętą. I tyle.